Zajebistą dupę. Będziemy pić, to prosta sprawa. Jesteśmy w Polsce, a tu nie pić nie wypada. Będziemy pić, tyle nie mało. Krążą legendy, że kiedyś ci się stało. Będziemy pić, to jest i pracowni. A nie jest, tutaj filmy się kręcą. Co to bardzo? Bajera? Czekaj sobie, będzie do stołu. Dobra, czekaj, weź idę, nie? Dobra. Czego się cieszę? No bajera, normalnie. Dobra, odepnij! Halo! Uwaga! Nie, nie podejdź.
koniec jazdy. Zabierze na się zobaczy. Weźmie to. Raz, dwa przejedzie. Wtedy my jeździli do... Zaczęli kosić. Na tą weźmie rzuci chwilę. Ale fajnie, niziutko to. Nie jest źle. To zaraz nie wyrywa się fajnie. Pomraję, żeby teraz zebrał i żeby się już przepiął z nami. I pojechał dalej, nie? No, żeby to już wywalali, nie? No właśnie. Bo to jest ciężko z rozrzutnikiem podjechać, nie? No tak. Tutaj musisz na więcej obrotu z rozrzutnikiem dać. Wtedy wiesz jak idzie. To lepiej, bo jest ustawione niby chyba na maksa tam na tym rozrzutniku, nie? No, tylko że musisz obroty większe dać. To jak na obroty wrzucić, to wiesz jak sobie petarda idzie. No to tam wiesz, wiesz, że na pryzmę i chwila, zrzuca i jedzie, nie? Bo to na obroty daje. Reduktor napolny i gazu, nie? Wierzysz? Nie widzisz. Aż krzywo chyba wjechał, nie? Nie, dobrze jest. Chyba nie mówi, co? Przyczepy chyba ma dopiero. Co? Z pół przyczepy dopiero chyba ma. Jeszcze wejdzie mu tam. No spokojnie. Już przejedzie raz, dwa i... A już dziki się wpieprzyły. Już były? Usylka były ostatnio. Co, że tam na końcu trochę, ale że nie widać mówił. No. I tutaj też już były, już kolby zaczęły ten. Ale teraz wyszło, ja strzelają cały tydzień. No strzelają, nie? No. Ale... W nocy słuchajcie, jak te huki do mnie. Ale w tamtym tygodniu, nie kiedy żeśmy z Łukaszem byli, a nie z Łukaszem my byli tam oraz ze Suśniem, a co ciągnik my zrobili wtedy. I pojechali my i później my stanęli właśnie, to właśnie my patrzyli, nie? Tu w kukurydzy, nie? To na samym... Weszły, już próbowały. Sarny były. No. A za dwa dni to Sylwek właśnie mówi, że u niego już w kukurydzy były właśnie dziki, nie? Już mu tam zaczęły. I do was też weszły po i drodze. I później stamtąd już szły. Sylwek je wyposzył czy jakoś i szły już tutaj, nie? I były sarnie. I tutaj zahaczyły. I zahaczyły w tym u nas. A no też właśnie. No to już chodziło, żeby tutaj ściąć. Nie no, u nas w tym roku nie wiesz, ale gdzieś tam na Hajewie zrobiły? Gdzie na Hajewie? No tutaj zaraz jakbyś za lasem wyjechał. No na Hajewie to wiem gdzie, no w tym miejscu. A gdzie no na lewo, nie, no przy drodze zaraz całe pole jest położone, wsiściutko położyły. Może pojedyncza łodyga albo coś to tam jeszcze jest, z dymba stoi, nie? Ale wszystko położyły, kompletnie, całe pole, znaczy nie takie wielkie, nie? Tak jakbyś miał taki kawałek tutaj tam do Sylwka, do pryzmy, stąd tam, nie? No to tyle położyły. Jak wjechały to tam jak kombajn. Patrz, że tutaj... Tu są lasy, nie? No. Tam, no to chodzą, wiadomo, nie? Około lasu bokiem przechodzą, nie? Przechodzą, nie? Tu wszędzie chodzą, nie? Ścieżkę mają. No, w tamtym roku Grzesiu
Mieszko tam, nie? A no. Kołdą przez drogę widzieć, jak w tamtym roku mu tupery wytagowały? Pamiętam, to było przy drodze, jak weszły, nie? No, przez drogę... Jak droga idzie przez wulkę, no, no ja przez nie, drogę, pamiętam. Przez same drodze. Pamiętam, co to było, później ten trzeciak jeszcze przyjeżdżał, no, nie? No, tam... no, to no. I tu tak blisko budynku, francole przyszły i tagowały. Nic ich to nie obchodziło, nie? Czy domy, czy nie domy, czy ktoś mieszka, czy nie mieszka, to weszły sobie i... po sprawie. No to może zabierze to, to... Zabierze przecież, ile tam ma. Przecież wtedy nawet czubatej nie miał. Tam wjedzie to zaraz. To dwie rajki bierze, nie? Jedną. Jedną? No chociażby jedną to się zaraz jak pędzi, jak szybko robi. Jeszcze ładnie tnie, nie? Bo tak by tam się widać, nie? Przez środek tam. No to widać te suchy takie połowane, no. Nie? Widać na górce. No dzisiaj to dzisiaj. Ostatnio jak to strzeli chyba, to dzisiaj chyba wyraje. A dzisiaj to dzisiaj jest dużo większe, więc. No właśnie. No to bierzemy cielinie, ale to wyrywało, urywało. Wysoko nie działko się, nie mamy właśnie gumy nowe te. Powymieniali się wszystko, my powymieniali, wczoraj my na od razu lepiej idzie, nie? No. Wszystkie dostanie było wymieniane, od zakupu nie było chyba robione, nie? Jak wymienić, że to zobacz przecież, może jechać, pędzić, a zobacz jak to tnie przecież, o. Składnie pocięło, równiutko, nie? Że ci podetnie leciutko i wyszarpie, nie? Tylko, że utnie i jedzie dalej. No, szczelimy wczoraj, to tam nie poleżały. No ta. Chodziło nam tutaj, nie? Bo tu dziki weszły, nie tam, to jeszcze nie. Znaczy tutaj to teraz... Tam jeszcze jest kukurydza. Tamto to pewno Janka jest, nie? Tam jak w lesie miał Janek to garb. Trzyma tam kukurydzę jeszcze, a tam zawsze bajerowały. Ciekawe jak on tam ma. Ale przecież mu to różnicy nie zrobi, jak on tyle hektarów ma, nie? Mu kawałek wyniszczą. Ale szkoda. No tak. To się narobi. Tak. Jeszcze jedno może pojechać z kosiną rajka, ale druga to już tak na hama, nie? Myślę, że to dwie bierze, a to jedno, no to co innego. A jedno jeszcze wejdzie. Co to tam mogą już ruszać? Jest większy skoszony, nie? To się przyjedzie w który dzień, to wejdzie się kofą i maszyną się podjedzie i przyczepę i zepnie się, zaraz się wrzuci. A przecież nawet tak wjedzie leciutko i co podcięć, to podetnie. Najważniejsze, żeby właśnie te badyle były krótkie, bo jak później położysz albo coś, to i tak wystaje, a to gnije dwa lata, jak nie dłużej. Przecież jak na drugi rok zawsze, nie wiem, tutaj no, tak posiejesz żyto, a później tak wystaje taki badyl, nie? Chyba, że się coś się głębiej założy, ale tak to no, zawsze są, zawsze są. Tak, skurwysy, nie? Tak. Korzeńska moc. No, zobacz. Korzeń to prędzej się zginie, bo w to tu jest... No korzeń tak, ale środek, nie wiem, środek to już ma ten nabity, już są odnóżki, nie? To zanim ci zginie, to jest twarde. No, to jest taka gąbeczka, znaczy nie, tutaj to jeszcze tak w miarę, ale wyżej to jest taka... To jest miękkie, nie? One to no. Zachlają, nie? A na ale tutaj, przy korzeniu to chodzi, że tutaj, nie? To później to cała główka wszystko zostaje. Bo korzeń to tam się jakoś rozerwie, to tam się rozłoży, ale... No, to właśnie jak... Środek tak samo też się rozejdzie, tylko że to wszystko zostaje, nie? Te twarde, co no, jest? To... No tak, jak się zasieje na przeszerocie, to tak to zostaje, nie? I to tutaj, jak no, tak. Coś, to i tak to widać, nie? Jest to takiej kulki. Zawsze jest. No to chyba też kosi. Michał zapowiedział, że przejdzie bokiem, ale czy jego prognoza się sprawdzi, to... Pogody do niedzieli.
wilut będzie okuty się spokojnie. No przelotnie trzymają. W tamtym roku było inaczej, bo tak to grzało cały czas, nie? W sierpniu już kosili. Już jeździli, a tutaj wrzesień 7, a deszcze od poniedziałku bodajże, nie? Od poniedziałku. Poniedziałku. No już w niedzielę nawet przecież padało. No i to bardzo dobrze, tak bylało wtedy. A co, no nic nie poradzisz. Co poradzisz? Oni uważam tam na tego, na drugą stronę. Ale to po co, tam jakieś dziury są, czy co? Nie wiem, co oni tam mają. Zresztą nic nigdy nie było, nie? Może jak zespują. Bo on wozi tam naokoło i wjeżdżają, co tam drugie te działki, nie? O, patrz, jak pędzi. Poszedł, jak burza. Ale zawsze tak jest, widziałem, co tak przelotne aby podają, a w nocy to tak nieźle daje, że masakra. Tak potrafi dolać. 9:10 to już jest max. Jak zacznie padać, to już się ciągnie do rana. A w tym roku pójła kukurydza ładna. A kukurydza ładna. Nie no, suszy nie było przecież w tamtym roku, pamiętasz co to było? Czy to 2 lata temu z sobeczkami się bez przerwy tylko jeździło, polewało? No bo susza była. Tak, i nic rosną nie chciało, nie? Wypalało bez przerwy. Przecież my to tam ze studni na pole wywalali wszystko wodę, nie? Przecież tu było ze stawu ciągnięte i... No, pamiętam, co było. Żółkarz beczką woził. No, będzie się chyba zmienił, patrz, już ma czubaty. Maluje światłami. Koguta to chyba urwał, nie? Czy urwał? Nie, tam pękło, tam. To mocowanie napękło i my go zdjęli. No, zawsze z tym mocowaniem właśnie tu jest. Każdemu tak zaraz pójdzie. Ale blednieje tutaj chyba rezator, nie? Koloru traci. No butnika. No butnika, ale kabina też. Przecież widziałeś, jak ustylka było, nie? No, dobra. Czekaj, wsiądę tutaj, bo jak tam skrzywidzę się, to... Nie wiem, gdzie tu się nie żeby nie skrzywi. Nie, ja tak będę. Na dolny czy górny? Na górny. A tam na różotno. Dobra. A to jak zwalimy, to przyjeżdża ta dodatka? Jest nie wiecie, jakoś się tutaj dali? To zielone? Chyba. No farcia! Czekaj, żeby nie położył, stój. No. Dobra. Dobra, trzymaj się.
Jedź z tym kołku. Są godni elektroniki. One Shield Arms polecam. Mam nadzieję, że